Siema, jestem Bizon, a to jest Red Dead Online. Mam 17 sztabek złotych, a co za tym idzie, mogę w końcu sobie wziąć i kupić sobie licencję Łowcy Nagród zwykłą, bo z tego co dowiedziałem się, prestiżową licencję mogę kupić, nawet jeżeli kupię sobie Łowcę Nagród zwykłego. Jeszcze nawet chyba dostanę jakąś przecenę czy coś takiego, żeby mógł to taniej kupić. Także kupuję zwykłą wersję, czyli za 15 golda dla biedaków. O, podejdź do tablicy z listami gończymi i wybierz. Dobra, czas wybrać. Wybrać ściganych przestępców. Pewnie o to chodzi, żeby... O, właśnie. Słyszałem, że najlepiej wybrać coś z 3 dolarkami, ale no, jak wiadomo, to jest początek, więc mogę pomarzyć o jakichś sensownych dolarkach. For literally wanted or dead or alive, Isaac Jensen. To jest dwóch. Wanted Feliciano and Agapita Corrales. Jak ja mam wziąć dwie osoby naraz? To jest dobre pytanie. No tego, no, co za różnica w sumie. No i co teraz? Idź do obozu, udaj się do obozu. A, schwytaj go lub zabij cel. No jasne, że będę cię go schwytać. Mi się wydaje, że za schwytanie go żywcem będzie większa nagroda i tak dalej. Nie wiem, czy powiedziałem to, ale odpimpowałem sobie... w ogóle mam pistolet Wulkanik, tak a propos, proszę bardzo. Zupgradowany na maksa, w sensie... długość lufy i tak dalej, większy zasięg i te sprawy. Tak samo zupgradowałem sobie strzelbę tłokową. I ogarnąłem sobie troszeczkę mój karabin powtarzalny, przez co ma trochę taki fajniejszy kolor, taki bardziej przystępny niż taki wyszarzały. Przez co no to lepiej wygląda i nie kosztuje to bryłki. No i mam też kurde 60 dolarów, więc jestem biedakiem. Zrobiłem sobie 6 z 7 wyzwań w ciągu dnia, czyli gdzieś tam upolować jakiegoś kondora, oskurować owce chyba, coś takiego, dzisiaj jest co innego, wiadomo. Ale zrobiłem to 6 z 7, bo tam gdzieś było potrzeba zarąbać gracza w ciągu 5 sekund w jakiejś tam w rozgrywce, a ja z tego co słyszałem, najlepiej na razie sobie odpuścić te wszystkie rozgrywki, bo no nie jestem gotowy na to, nie mam dobrej amunicji, nie mam dobrych broni, lecz z lepszym damage'em i po prostu bym ja był chładzony non-stop, a to nie o to chodzi. No i byłem sobie dzisiaj w obozie i upiekłem sobie mięsko i przyszła do mnie jakaś taka postać, jakaś kobitka, cowboy. Machałam jej i tak dalej, więc upiekłem sobie mięsko, zobaczyłem, że odjeżdża, to pomachałem jej. No i przywitała mnie czymś takim, że rzuciła mi dynamit pod nogi i wybuchłem. A i przy okazji, jeżeli chciałbym po prostu mieć dwa pistolety, rewolwery, to potrzebuję dwóch kabur. A kaburę kupię sobie dopiero na 25 poziomie. Nie wiem, czy dostępna jest wcześniejsza wersja, ale słyszałem, że ta na 25 poziomie jest w miarę dobra dla początkującego, więc na razie się pomęczę jeszcze z jednym. A jak wbiję 4 rangi, bo aktualnie mam 21 rangę, wbiłem, nie wiem ile, miałem w poprzednim odcinku 19 chyba, to ze 2 rangi wbiłem, robiąc po prostu krwawą forsę, czyli robienie tego samego w kółko. Wiem też, że w Red Deadzie niestety, no... taka jest prawda, nie ma dokończonej historii głównej, więc ta seria będzie dosyć krótka. Staram się tutaj porobić, jeszcze chciałbym może ogarnąć sobie trochę zadań jako łowca nagród, nie? Wbić jakąś sensowną rangę. Potem chciałbym jeszcze zobaczyć, spróbować przynajmniej kolekcjonera. No dobra, nie przeklinaj, kruku. To już tak mniej więcej wygląda. Nie planuję robić 40-odcinkowego tego... odcinkowej serii niestety, jeśli ktoś by chciał. A kto mi zabroni? Ty mi zabronisz? Kto tam jeszcze jest? Ten gościu jest dobry? Nie mam pojęcia, więc zginie też. Myślę, że jednak okaże się, że... Co? Który jest który? A, to są ci dwaj tutaj, to są jacyś tacy kompletni frajerzy. Więc mógłbym go załatwić strzałem w głowę. W głowę, bo to jest największy exp przez to, z tego. Ja pier... O Boże, zaraz zginę. Dobra, wypiłem coś, nawet nie wiem co, chyba jakieś dziadostwo kompletne. Więc dobra, tutaj jest jakiś kolega jeden, więc odstrzelę go od razu. Tutaj jest gdzieś kolega drugi, którego też odstrzelę od razu. Tu jest gdzieś kolega trzeci chyba, ten. To jest dosyć... Powiedz, że to nie jest ten. Który jest w końcu który? Czemu mi ciągle znika ten, którego poszukuję do jasnej cholery? Dziękuję bardzo. I teraz, gościu, jesteś mój. Nie uciekaj, stary, serio? Gdzie? W pustkowie lecisz? Co ty, kurde, do lasu lecisz, żeby cię puma pożarła? Ostatnio walczyłem z pumą. Ona mnie dosyć mocno pocharatała, jak sobie grałem tam, robiłem jakąś tam misję. Szukałem jej przez prawie całą misję, prawie bym się nie wyrobił. Jak robiłem poza odcinkiem, krwawą forsę to. Właśnie jej szukałem. Podnieś go.
Chodź, łachudro. Myślisz, że jesteś ładnie ubrany, to jesteś dobrym człowiekiem? Haha, śmieszne. Nie, proszę bardzo, załatwiony. Nie wiem, jak będę brał dwóch naraz. Mógłbym na Lindę wziąć jednego, ale to tamten wtedy by zginął. Coś tak czuję. No tak, dowołasz się do kogoś. Chyba do kojotów. Powodzenia, stary. Dostać cel do biura szeryfa. Jestem ciekawy, ile dostanę kasy. Z tego, co słyszałem, to najlepiej się zarabia jako kolekcjoner. A jako łowca nagród dostaje, chyba chodzi tutaj głównie o sztabki, ale też dostaje pewnie jakąś kasę, tylko że najlepiej się zarabia jako kolekcjoner. Mam ogólnie mapę kolekcjonera, w sensie Red Dead Online mapę, gdzie pokazuje mi mniej więcej, gdzie się chowają jakieś karty czy coś. Jak uzbieram jakąś pełną talię, no to naprawdę kupę forsy można na tym potrzepać. Więc to jest dosyć fajne. Warto by było się tym zainteresować. Chciałbym wypróbować przynajmniej te dwa rzemiosła, czy jakby to je nazwać, w ciągu tej serii. No i tyle mniej więcej, tak to wygląda. Gdzie jesteście, panowie? Ścigacie mnie, czy kurde opierdzielacie się? No, o, poszedłem konia oczywiście. Konia poszedłem? Nie poszedłem konia. To dobrze, to w co ja strzeliłem? Nie mam pojęcia. Na szczęście nie w konia. Staram się nie strzelać w konia. Nie wiem, czy w tej grze jest coś takiego jak celowanie manualne, czyli że ja wybieram kogo, gdzie strzelić. No, coś tam chcesz jeszcze powiedzieć? Stary, myślałeś, że ci tam ci uwolnią? Zatrudniłeś amatorów. Sam jestem amatorem, więc ty naprawdę oni są jeszcze gorszymi amatorami niż ja. Bub. Na wszelki wypadek go uderzyłem. Nie dlatego, żeby się zamknął, ale dlatego, żeby na przykład nie próbował uciec. Pamiętam, jak robiłem misję wczoraj tego Phelpsa, czy jak się nazywa, czyli znowu uratowanie tego Phelpsa, tego Jeba Phelpsa, których zadanie już robiłem na odcinku, że gdzie trzeba go było uratować, potem coś tam trzeba było, coś tam robić, potem na końcu była walka w forcie, to było jedno, mniej więcej opisałem wszystkie zadania, jakie są, i to musiałem zrobić. I okazało się, że jak dostałem za pierwszym razem robiąc te trzy misje na końcu $120, to dostałem teraz robiąc to, znaczy teraz, wtedy kiedy robiłem to poza odcinkiem, 50, więc bardzo się wtedy zdenerwowałem i powiedziałem, że zabiję tego Jeba Phelpsa, jak go zobaczę jeszcze raz. kurde, Chryste panie, ale okej. Okay. Klikałem podnieść, ale nie, poczekam, aż mnie ktoś rąbnie dynamitem tutaj. Nie z powodu, jest tu tryb pasywny, masakra. Wiesz, teraz mam ofensywny. It's all there for you. Hope it was worth it. Oby było. Mojego konia wyczyścił, bo biedak jest brudny, jak nie wiem. Pytanie, czy to trzeba czekać? Jakiś cooldown jest? Nie, następna misja. Dawaj, wytrać się koniku, cichutko. Spokojnie, cichutko. No i go chyba wytarłem w miarę, chociaż nadal jest ubudzony, ale chyba powinno to zniknąć. No, biorę następną misję. Widzę, że tutaj też koledzy biorą misję dla łowcy nagród. Bardzo miło was poznać. Będę wiedział, z kim po prostu rywalizować. Następna jest ten, aha. No dobra, czyli miałem, to w ogóle jest jakaś Mary Ann May, Victoria Buiber, Dead or Alive, czyli żywy lub martwy. No dobra, wezmę tego gościa. To są pojedyncze, to tak nie ma znaczenia, wszystkie są tak samo. Misja wkrótce się rozpocznie. Jak to się wkrótce rozpocznie? Ja chcę już teraz. A, okej, okay, wszystko jest git. Udaj się do Cornwall, Corrosy and Terror, albo Terror. I do Orwi, znajdź kryjówkę. Okej, okay, a nie wiem, ile dostałem kasy. Dostałem w ogóle cokolwiek kasy, czy to po prostu chodzi tylko i wyłącznie o sztabki złota? Bo chyba tak mi się wydaje, że nie chodzi kompletnie o kasę. Ile miałem dolarów? Ile miałem wtedy dolarów? Miałem 50, czy chyba $20 dostałem. Tylko że to jest początkowi przestępcy, których, no, jestem na początku rangi, nie? No to wiadomo, że kasy wielkie nie dostanę. Wiem, że to jest 20 ranga, jakieś ubrania, jakieś... Ja widziałem nawet jakieś malowania dla broni, czy coś takiego. Kolekcjonera i powiem szczerze, pistolet Wulkanik z malowaniem kolekcjonera wygląda naprawdę fajnie. Albo handlarza, albo kolekcjonera to było, bo tam opcja jest jakieś warianty i mogę sobie wybrać. Oczywiście no, nie mogę wybrać jeszcze tego, ale no, jak będę miał już jakąś tam rangę, 10 bodajże, to będę mógł sobie ten wymalować, czy tam jakieś tam zrobić rzeczy na tym moim pistolecie i nie tylko, bo na strzelbie też. Na karabinie nie mam niestety wariantu, więc jest taki po prostu jaki jest. Gdzieś nie ma go już, musiałem go zdjąć. Alarmowani wrogowie mogą spowodować, że cel zacznie uciekać. Czyli co, zrobić to po cichu, a nie mam łuku. Ogólnie mógłbym sobie kupić łuk, bo już mam odblokowany jeden zwykły łuk i ulepszony za $200. Ten zwykły kosztuje 125. Tak jakby ktoś był ciekawy. Mam ogólnie noże, w końcu zaczęły wypadać noże z przeciwników. Jak to się stało, tylko Jezus wie. Ale mniej więcej jak to wygląda. To jest dwóch przeciwników, czy mi się wydaje? Czy oni tak gadają ze sobą? Nie. Tak, rzeczywiście, gadają ze sobą. Chyba spokojnie.
To jest ich... No ich tu jest więcej pewnie niż tylko tyle, co tutaj widzę. Tam jak pójdę do gości, mnie wyczai. O kurde. O Boże, ile tu ich jest? Posrało ich? Co oni tak chodzą dziwnie jakoś? O. A dobra, koniec tego. Myślałem, że wstał. No dobra, to się bawimy. Gdzie jesteś, kolego? Boom. Zapasy, frajerze. Witam w czasach antycznych. Co? O. O, pali się, mimo że była zgaszona. To jest ciekawe. Dragin. Dobra, ping, pang. Dobra, tylko, obym tylko nie zarąbał. Wow, kurde, konia zabiłem. No to, a nie, żyje. Nie, kurde, czemu mi kieruje? Gro, czemu głupio masz mechanikę kierowania po prostu wzroku na konia? Jak walczę, to nie powinno być takiej opcji w ogóle, że coś mogę z tym koniem zrobić. Bo po co mam robić, nie wiem, brać coś, jakieś przedmioty z konia podczas walki? Wezmę sobie coś na dalszy dystans, ale lubię strzelać z tej mojej... Zabójcie Boże, ze strzelby, co ja pierdzielę. Ja tylko nie zarąbał tego człowieka, którego szukam. Proszę, żeby tego się nie dało. Żeby się tylko nie stało to, o co się martwię. Czyli, że po prostu... Mój przeciwnik... Chodź. Widzenia. A gdzie jest ten cel? Pewnie jest z drugiej strony. Liczę, że nie ucieka. Tam jest chyba cel. Więc chodź, bo mi chyba ucieka drań. Chodź, koniu, dawaj. No ja go nie dogonię, ale jak mam konia, to już to będzie o wiele bardziej efektywne. Chodź, 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 chłopie. Dawaj, złapię go? Na kim cudem go złapałem? Nie wiem, ale nie chcę go zabijać. Hamuj. Dziękuję bardzo. Spętaj. Lubię robić to, lubię przyprowadzać zbiegów żywych. Jak zobaczyłem, jak ta kobitka, gdzie było pokazane łowca nagród, ten taki, który złapał 10 ludzi, to ona wszystkich pozabijała. Ja bym chciał przeprowadzać tych zbiegów, czy jakby ich nie nazwać, żywcem, znaczy żywych. Nie wiem, czy dostaję jakieś lepsze nagrody, jak są żywi. Pewnie tak. Znaleziono przedmiot kolekcjonerski. Okej, na razie nie stać mnie na kolekcjonera. Będę się starał zdobyć sztabki, a żeby zdobyć sztabki, to muszę po prostu grindować. Co jest strasznie bolesne i nie lubię takich rzeczy. Wiem, że to jest online i tak dalej, ale kurde. Już sama rzecz, że nie jest dokończona historia w tej grze, to jest straszne. I niedługo będzie trzeba kończyć serię. Bo skupiłem się tylko na tym, bo ja wiem, że ta gra to po prostu jest jeden wielki grind, a ja tego nie lubię. Dlatego chciałem się skupić tylko i wyłącznie na historii. Chciałem poznać po prostu historię fabularną, jaka jest w tej grze i tyle. To miała być, ale nie wiedziałem, że ona jest krótka, niedokończona w ogóle. Na razie zostało mi pewnie jeszcze parę misji, ale możliwe, że dwie, jedna. To praktycznie nic. Już nie sobie, chociaż mógłbym zrobić w sumie. Miało tej serii w sumie w ogóle nie być. Nie chciało mi się za bardzo nagrywać, bo właśnie... Oto, przez to, że tu jest taki grind, nie? Że twórcy olali grę i tak naprawdę nawet historii nie dokończyli fabularnej. A kurde, każda gra online powinna mieć fabułę dokończoną, nie? Po, no nie, po 4 latach od premiery, a nawet 5, bo w 2018 online wyszedł i od tego czasu mogli dokończyć tą grę. Przecież kurde, no come on. Zrobili świetną fabułę w singlu, a nie potrafią dokończyć fabuły w online? Strasznie słabe. Czyli po prostu nie uda się znaleźć zabójcy tego męża, tej kobiety. Ale co się uda, to się zobaczy, nie? Że słabe to jest, no ale cóż. Chociaż może, bo ja widziałem gdzieś tam pół roku gościu mówił temu, że nie ma dokończonej historii. Może się coś zmieniło, ale wątpię. It's all there for you. Hope it was worth it. Niezakończone. 73, czyli po prostu dochodzi tylko o sztabki złota, tak? Łowca nagród. Nie, dostałem trochę kasy. 0,16, 13 dolarów. Strasznie kurde kiepsko, ale biorę następną misję. Zobaczyłbym sobie postępy, tak? Nagrody za rangi. O, proszę bardzo. Nie, to są nagrody za moje rangi, ale chodzi mi o rolę. O, właśnie. Łowca nagród. Żeton specjalny, okej, okay, ale mogę jakoś... O, zdobyłem już 2, wow! Żetony specjalne, ale do odblokowania zawartości? W ogóle skupienie w cele w trybie cele w trybie sokolego oka świecą się na czerwono, to jest fajne. Wydarzenie łowcy nagród, otrzymujesz oficjalne zaproszenie do wzięcia udziału w nowych wydarzeniach. Opanuj sztuczkę... O, odwróconego kręcenia jednym pistoletem, rewolwerem. Klamra żmija, to jest fajne. Piękna klamra wykonana z metalu, z kamieniem szlachetnym. Ja to jeszcze muszę kupić? No, co to jest, żartuję? A, ja to mogę odblokować już teraz. O, proszę bardzo.
Mam dwie sztuki tego. Wariant rewolweru Schofield. Wow, proszę, proszę. Wizualna odmiana rewolweru Schofield, odpowiednia dla łowców nagród. Można ją kupić do każdego posiadanego rewolweru Schofield. Proszę bardzo. Bretońskie maść gniada i czerwono dreszowata? Boże. Dwa wytrzymałe konie brytońskie. Zarezerwowane dla łowców nagród. Normalnie wyglądają jak konie ze Skyrima. Siodło Delgado. Wow, wysokiej jakości siodło przygotowane specjalnie dla łowcy nagród. Oho, to bym se kupił. Wiknery. Wyjątkowy strój dla początkującego łowcy nagród. No, powiem szczerze, że no, ta kurtka mi się podoba, reszta to tak, chociaż te spodnie też są spoko, ale te buty wyglądają, kurde, co to jest, jakiś rycerski, nie wiem, co to jest za buty, co są za buty? Misternie wykonany pas na broń dla certyfikowanych łowców nagród. Wzmocnione lasso. Lasso wykonane ze wzmocnionej liny, dzięki któremu porządnie spętasz przestępców. Co? Brytońskie. Dobra, co by tu wybrać? Powiem szczerze, że chciałbym coś kupić, nie? Odblokować sobie. Klamra żmija. No to na razie tak, to powiem szczerze. Dobra, kusi, okej? Okay? Odblokuję. Przepraszam, jestem hazardzistą. Ale jak mam, to odblokuję, dobra, mam to. Także wezmę sobie wzmocnione lasso. Chociaż kurde, może nie będę tak rozdawał. Dobra, nie, nieważne. Działam. Kurde, skoro robię to, no to trzeba to trzeba kurde ogarniać. Reward. Dobra, czas kurde wziąć ostatni list, jaki jest dostępny. Pyk. Da jakąś taką babulkę, która dolewa do swojej pomidorowej arszeniku. Zabij lub schwytaj cel. No oczywiście, że go schwytam. Ja lubię to, żeby wiedzieli, że ja ich załatwiłem bez zabijania ich. I wtedy oni mówią, kurde, a mógł zabić. Aha, okej, okay, wszystko jasne. Czyli odblokowałem wzmocnione, w ogóle zgraszowała mi gra, potem trafiłem do Valentine jako miasta Armagedonu wielkiego jednego. Czyli odblokowałem to wszystko za te żetony, po to, żeby potem to wszystko kupić za dolary. Okej. Okay. Legendarni przestępcy. O kurde. Okej. Okay. Proszę bardzo. A to jest jakiś poziom trudności? Nie za bardzo. Okej. Okay. Ja myślałem, że już koniec. Tej babki nie zrobiłem, bo mi skraszowało, jak to już powiedziałem, więc... Dobra, chciałbym jego wziąć. Co teraz się wydarzy? Legendarni przestępcy. To jest ciekawe. Mr. Philip Carlier. I don't know where to start with this one. I remember when his poster first went up. Mild-mannered, they said. Well, they all are, until they ain't. I might have even looked for him too, but none of us could find him. It sounds like they spotted him in the swamps. If that's where he's been, on the run all this time, then God help him. Ain't much in the way of company out there, or much that won't try and eat you or put you on a pike. Got to ask what years of that might have done to his mind. To jest interesujące, trzeba przyznać. To jest ten poszukiwany? Okej. Okay. You're here. You're here. Oh, thank heavens you're here. See, I've been here for must be years. Trapped. See, I thought no one would ever come. Philip Carlier, the Castile Cotton Company chief clerk, but I'm sure you already know that, given why you're here. My, can't imagine how it must look. Oh, no time for any of that. Now, if you'll just let me... Oh, I was so hoping for someone to share this with. Oczywiście. Comes on rather strong the first time, does it not? Więc to nie będzie takie proste. Lubię to. Na czas tego zajęcia twój styl gry został zmieniony na ofensywny. Wow, sowy? A to w ogóle są sowy w tej grze? Co się dzieje? Życia gracza, poziom trudności 1. Świetnie. No dobra, jak tam moje statystyki? Nie mam pojęcia. Kurde. A ja może się przygotuję lepiej? Przesłać gdzie on jest? Wszystko jest wielkie. Liczę, że mi nie zeżre coś. No co ty nie powiesz? Oh shit! Weźmy sobie strzelbę może. Ona ma nie taki duży zasięg, ale...
jest gitara. Proszę bardzo. No, staraj się, kurde frajerze, staraj się. Ładuj, stary. Gdzie się jeszcze pojawił? A, tutaj. O kurde, aż ptaszor, jaki wielki, fajny. Wow! No ładnie, kurde, draniu. Puszczasz tylko bąki pierdne. Zabójstwo! Zabójstwo? Kurde, powiem szczerze. Nie chciałem go zabijać. Da się go złapać na lasso? Nie się okaże, że nie! Nie! Okej. Okay. Nie da się go złapać na lasso. Liczę, że wyjdę z tego i będę mógł złapać jednego na lasso. Może przestań mnie, kurde, męczyć tymi, kurde, pierdami, daj się złapać, stary. Warto ustawić sobie swobodne celowanie w ustawienia kontrolera. Jak ktoś gra nawet na PC-cie, bo dodatkowe exp się dostaje za swobodne celowanie. No bo na PC-cie aż tak bardzo... O kurde, tutaj jest. Za bardzo nie jest potrzebne. O, cyk, stary. W sumie to ja mam oczy szeroko zamknięte, proszę bardzo. Ogólnie to ja mam wyzwanie, żeby zarąbać przeciwników z... z biodra, więc senty sobie to wykonam. Chociaż wątpię, żeby to się liczyło tutaj. I on jest. O Boże, stary, bo się zmęczysz! Headshot elegancki. Ja już to wyczuwam, ja już wiem, co się kręci, co się święci, kręci. Okej, okay, Boże święty, straszyłem się. A gość mnie wywalił gdzieś nie wiadomo gdzie i nie mogę... Co to jest? Lis. Myślałem, że jakiś taki szybki aligator, ale raczej nie. Poszukaj Philipsa Carliera. Ja bym chciał go złapać na lasso. Nie wiem, czy się uda, ale chciałbym spróbować przynajmniej. To jest, kurde, aligator, co mi się wyświetla? Nie, przeciwnicy. No to zaraz się, kurde, zobaczę, czy to jest on, ale raczej wątpię, żeby to był on. By się wyświetlił. Kto to jest? To jest on? Please. Przecież to nie jest on, to jest on? Znajomy, ograb. A może nie będę strzelał do niego, niech się na razie tutaj będzie w tym. Chociaż powiem szczerze, chodź. No, dziękuję bardzo. Nie zarąbałem go, ale to nieważne. I to nie jest pan Philips. W ogóle wygląda dosłownie tak jak on. Raczej Philip, nie Philips. Kurde dziadu, wypadł mi stąd! Mam strzelbę, już się nie boję, aligatoru zakichany. A, to są ci koledzy. Z Media Expert. Widzenia. Państwo nocni łowcy. Bananowcy. Widzenia. To nie był on na szczęście. Ej, elegancko. Gościu tak zdziczał, że szok. Ale jakieś tam, kurde, mocne halucynogenne środki potrafi robić, więc coś tam mu się to przydało. Bo nie tutaj do wody. Tu jest zbyt dużo niebezpieczeństw w tej wodzie, żeby tutaj tak sobie lądować na spokojnie. Znaczy ja tutaj... A, tam jest przeciwnik. To bym go uszczelił może tak z daleka. Co jest? To jest Philip? Panie Philip! Trevor Phillips Enterprises. A to są przeciwnicy. No, me again. To jest, kurde, spokojny jakiś ziomek, więc mogę sobie go darować. O Boże, czy tam biegnie typol za mną? Dawaj, do góry, do góry, do góry! Zasrany aligator. Si! To jest mój cel. Ja go mogę tylko zabić. You hear me, boy? Chodź tutaj, kolego. Gdzieś ty mi spierdzieli. Myślisz, że uciekniesz? Próbuj se. Możesz, kurde, marzyć. Co tam było? Nawet nie wiem, co tam było. Na razie nie mam czasu na to. Bo goniec zbiega. Gościu się zatrzymał. Zmęczyłeś się, co? Ojejku. Kto nie żyje? Chyba ty. Bo nie sądzę, żeby ktokolwiek inny. No i proszę bardzo. Schowany żywy. No a kurde, dlaczego? Ja lubię. O kurde. Chowaj to, chowaj to, chowaj to, bo cię zabiją. O kurde, nie! Kurde, ty gnido. Zabiję tego typa. Zabiłem go, czy nie? Wypierdzielaj! No i wkurzasz. Następny biegnie! Nie, bo mnie zabije! Zaszlaktuje mnie jakiś, kurde, porąbaniec, psychol. O, ten jeszcze biegnie. Świetnie! A, kurde! Masz, kurde, ten łuk, wsadź se go. Stary, kurde, czasy Legolasa się już skończyły. Leży na 3. Kolier niemal uciekł. Kurde, gdzie? Tutaj go zanim ucieknie. Nawet nie mam pojęcia, gdzie jest kolier. O, świetnie, nawet go... Okej, już widzę go. Tylko, kurde, jest ten aligator, który mnie zaraz zeżre, bo nie zdążę go zarąbać. Dobra. Uciekaj, uciekaj. Na imię zarąbał. Bomr, egzekucja. Gin.
Chodź za mną teraz, Wise. Nawet mnie nie irytuj, bo jestem tak podirytowany tym, co tu się wydarzyło i jak ciężko było to po prostu zrobić. Po drugiej mi się skoczyły praktycznie wszystkie pociski, jakie miałem. Chodź. Koniu. Nie wiem, czego czasem zarąbałem, ale liczę, że jednak jest żywy. $50 za tą akcję. Wow, po prostu szczyt. Za zrobienie trzech misji, znaczy trzech plakatów i dorwanie się do legendarnego przeciwnika, $50. No dobra, na początek może być, to jest jeden z pierwszych legendarnych przestępców, których mogę ścigać. Ogólnie mogę sobie wybrać trzecią kartę umiejętności, więc sobie wybiorę umiejętność obronną, drugi raz nie dam się nabrać. Z każdym kolejnym postrzałem otrzymujesz nieznacznie mniejsze obrażenia. Redukcja otrzymanych obrażeń kończy się, gdy nikt cię nie trafi przez 10 sekund, więc sobie wezmę. W razie czego, gdybym się wbił w jakąś akcję, to się przyda, więc od razu sobie to użyję, dawaj. Mam tutaj duch walki 1 i czarna śmierć 1. Na razie nie mam kasy, żeby tego ulepszać, ale mam 3 karty, które dają mi cokolwiek, nie? A wcześniej nie miałem nic, więc to zawsze jest jakiś progres. Rangę mam już 22, nie 21, także jeszcze 3 rangi i będę mógł sobie kupić drugą kaburę i będę mógł strzelać z dwóch broni jednocześnie. Oczywiście z pistoletów, rewolwerów i tak dalej. Także co by tu sobie wziąć? Bill Joseph czy jakaś baba? No oczywiście, że Bill Joseph. Ta baba wygląda jak taka po prostu baba, więc jakby była jakaś ubrana elegancko, to wtedy, no to wtedy by mnie to zainteresowało. Udać się do rzeźni Prince and Co. Zdać kryjówkę na terenie i poczekaj na przybycie celu. Aha, cel żywy lub... dostarczy cel żywy, by otrzymać pełną nagrodę. No tak, martwe cele są mniej warte. No właśnie, dlatego dążę, żeby robić... żeby dostarczać żywych. Przeskakuję, da się przeskoczyć tutaj? Okej, elegancko. Trzeba się tutaj bardziej rozejrzeć i delikatnie to wszystko porobić. Trzech, cztery... O pierdzielona mać, dużo ich to jest. To jest jeszcze jeden. Ale to zawsze jest jeden, a nie na przykład więcej, nie? Czy tego nie za... czy to nie, nie zostanie zauważone? To jest dobre pytanie. Uwaga! O Boże, no tak, no to było świetnie. Udało mi się zrobić to po cichu, tak jak chciałem. Do widzenia. Proszę bardzo, pierwszy raz użyłem tego pistoletu. No, ma nieważne gdzie jesteście. O, kurde, nie trafiłem. Chyba tam mi gość ucieka, więc może bym się skupił na nim. Zarąbując tego koleżkę. Trafiając go oczywiście w głowę, tak? To jest głowa moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem. Jesus for me. Jak to Jesus for me? Chyba, gdzie jest kurde ten cały gościu? To nie jest ten gościu, którego szukam. Więc zginiesz. Zginiesz, mówię! Albo ci odstrzelę kapelusz. Decyduj. O jajku. Chyba zjem sobie coś. Albo szczerze mówiąc, nie będę nic jadł, tylko wyjaram sobie cokolwiek, żeby móc celować. Tylko oczywiście zabójcie precyzji, a nie sokolego wzroku. Czy jakby się tego nie, jakby się to nie nazywało. No ten cel mój mi chyba ucieka. Więc świetnie. Czekaj. Do widzenia. Chyba, gdzie jest cel? On mi tam ucieka, więc potrzebuję... Damadę przeskoczyć przez to? Może być ciężko, ale chyba powinno mi się udać. O, proszę bardzo. Chodź, kolego. Nie uciekaj już. Koniec tego. Koniec ucieczki. Starczy. Nie zdążyłem przeszukać twoich kolegów, bo musiałem cię gonić, bo uciekłeś. Znaleziono rzadkie butelkę rzadkiego alkoholu. Znajdź wszystkie rzadkie alkohole, by uzbierać kompletny zestaw. Ale czego kompletny zestaw? Póki nie mam... Jak nie mam kolekcjonera, to te zestawy mogą mnie pocałować w nic. W pompkę. Do widzenia, stary. Sorry, no zaczynasz. A zresztą nie sorry, gin. Dobra, do widzenia. Postrzeliłem konia, ale sama to moja zabójcza precyzja tego chce, to nie będę jej blokował. No i dobra, zmykam. Mam minutę. Nie wiem, czy się wyrobię, ale zaraz się zobaczy. To są tereny roads, więc powinienem się wyrobić, ale kto tam wie? Mam minuty. Ostatnio też miałem, wczoraj robiłem sobie misję w nocy. To też właśnie wyrobiłem się normalnie, została mi sekunda i podszedłem do gościa, oddając mu jakiś tam pakunek. Oczywiście to nie było nic fabularnego, to po prostu była misja powtarzalna, którą robiłem na odcinku z dostarczaniem jakiejś tam, jakiejś torby czy coś komuś tam. I wyrobiłem się sekundę przed czasem, ale chyba mi się wydaje, że teraz będę miał troszeczkę więcej zapasu niż sekundę. Bo już jestem w Rhodes praktycznie, już poznaję to miejsce. Tyle, już grałem w tą grę ponad 300 godzin, nadal lubię strzelać i jeździć na koniu, ale miejsca poznaję już, przynajmniej tyle.
Chodzimy przez drzwi normalnie jak małżeństwo. Tylko ty za wszystko zapłacisz, ja nie. The county thanks you for your service. Nie, proszę bardzo. Ja dostałem kasy. 210 punktów, 0,16 golda i 13,50. No trochę słabe to jest, powiem szczerze. Zwykła krwawa forsa dostarcza mi tyle samo kasy. Trochę liczyłem na coś więcej, ale to jest początek, wiem o tym, wiem o tym. No to biorę tego. Tamten gościu mi się wydaje, że już go robiłem. Donald Swenson. Schwytaj lub zabij cel. Udaj się do obozu. Jako, że chce mieć żywe cele dostarczać, no to oczywiście, że go dostarczę żywego. Gdzie jesteście, koledzy? Wiem. Znowu cel będzie uciekał, jeżeli mnie wykryje. Ale szczerze mówiąc, jaka w tym zabawa jest, że ciągle się człowiek skrada i tak naprawdę... Chociaż jakbym tak podszedł blisko, chociaż nieważne. O Boże, żem trafił go normalnie. A, nawet go trafiłem, no nieważne. Gdzie jest ten cel cały, którego poszukuję, bo coś czuję, że zaraz zacznie uciekać. Lepiej by się dało go jakoś z jakimś rzucić, jakieś takie... Takie coś było, kojarzę, jakaś kulka czy coś takiego. O Boże, kurde to był... No i przez to, że kurde, zobacz, wyglądał tak jak na tym plakacie, ale niestety... No cóż, pieprzyć to. Nie udało się, to się nie udało, nie będę z tego powodu płakusiał. Do widzenia, stary. Cyk, napiję się tutaj zaraz. A ty kurde co? No wypierdzielaj. O Boże, to był kiepski pomysł. Patrząc na to, że zaraz zginę. Może się podładował fajnie, co? Elegancko. Do widzenia. Uuu, silny olej z węża aż dostałem. Za brutalne zabójstwo pewnie. Do widzenia. Gdzie tu jeszcze koleżka jest? Przez ciebie, kurde, bo wyglądałeś normalnie tak samo jak tamty, dlatego cię zastrzeli, a tego nieco nie trzeba. No cóż, nie udało się, to się nie udało, dawać, co tam miałeś kolego przy sobie. No, niestety. No dobra, dawaj. Się wydaje, że najlepiej albo będzie uważać, gdzie się strzela, albo po prostu trzeba będzie dawać im uciec, żeby sobie uciekli, bo dzięki temu ich nie trafię, nie? Bo ich tam już nie będzie. No dobra. Przedostarczyć je w inne miejsce. No bo w sumie do więzienia raczej go nie wrzucę. No dobra, bierzcie go. Zakopcie go już. Sorry. Save me the shoe leather. Come get your reward. Ja dostanę jakieś 6 dolarów przez to, że niestety dostarczyłem go no mniej tego. Chociaż 16, tyle samo. 5 dolarów, no dostałbym pewnie z 10. No cóż, biorę następną misję. Chciałbym jeszcze jednego legendarnego gościa złapać w tym odcinku i to będzie na tyle. Pan George Clark. Myślę, że gra mnie nie skraszuje, jak będę chciał się cofnąć na pocztę, żeby sobie uzupełnić amunicję. Muszę się udać do opuszczonego budynku, który znajduje się tutaj. Zalarmowani wrogowie, tak, tak. Szczerze mówiąc, I don't care. Czy ja tu nie byłem w tym już miejscu? Czy coś takiego? Hej, stary. Co powiedziałeś? Bo nie rozumiem. Musisz powtórzyć. Musisz powtórzyć. Okej, gościu, musisz po prostu to powtórzyć. I zrozumiałem. A, mam znaleźć punkt obserwacyjny. Dopiero bym przydałoby się załatwić tych, którzy tutaj są, bo widzę, że trzeba wyczekać, tak? Moje ulubione. Dobra, zarąbiście. Znajdź punkt obserwacyjny. Tylko kurde, czy tutaj da się wejść na górę? To by było fajne, przejechać przez to. Gdzie to gdzieś tak sensownie by się przydało ustawić. Żeby mnie nikt nie trafiał za bardzo. O! Proszę bardzo. Oni już wiedzą, gdzie ja jestem. Jasno widzę. Jasno nie widzę. Dobra, stary, giniesz. Giniesz, kurde, nie widzę nawet ciebie, nieważne. Wow, a ty skąd? Do widzenia. Schwytaj lub zabij cel. Na razie niech ten cel spada stąd. Chcę się zająć jego koleżkami. No, wyskakuj. Odstrzeliłem tamtemu kapelusz, no to teraz strzelę jego życie. Boom. No kurde, stary, weź coś zrób. O, dziękuję bardzo. To było kurde kiepskie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Do widzenia. No kurde, ale strzel w niego. O, dawaj, o, dziękuję bardzo, elegancko. Teraz trzeba kurde dorwać cel, bo ucieka. No i to jest chyba najlepszy pomysł. Z tego względu, że lepiej, żeby uciekł. Bo przynajmniej jakimś cudem go nie zastrzelę, nie? Co, gdzie ucieknie, jak? Uwaga. Ale teraz przyspieszenia dostanę, bo kurde celuję na niego, żeby go dorwać. Chodź, 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 chodź. I elegancko, złapany. What the hell? What the hell? Ty się pytasz, what the hell?
Przemyśl swoje życie, bo masz tylko 5 sekund, zanim dostarczę cię... O, 23 poziom. Znaleziono pierścień, znać wszystkie pierścienie, by uzbierać kompletny zestaw. Wow. No elegancko. I proszę bardzo, będę miał dwie kabury, będę mógł strzelać z dwóch pistoletów. Taki jest plan przynajmniej. Powinienem mu zbierać kasę na drugi ten... jak się nazywa? Volcanic? Albo jakiś inny pistolet, ale wątpię, że miał dostęp do tych moich ulubionych złotych pistoletów z podstawki, z singla. No ale cóż. No dobra, wypuść mnie. O, dziękuję bardzo. A? Who is good is dead? No niestety, kurde, stary, ale nie sądzę. Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? O, dziękuję bardzo. Poczeliłem mu kurde kapelusz. Extra. Extra. Trochę mięsa krokodyliego. Aligatorowego, nieważne. Dostarcz cel do biura szeryfa w Rhodes. Taki jest plan, panie koleżko. No chodźcie, przybliżcie się, uderz. Gdzie się spieszysz? Uciekasz gdzieś, kolego? Czemu nie mogę użyć tego? O, dziękuję bardzo. Nie mogę użyć tego, mojej zabójczej precyzji. Kurde, bo mnie zabiją zaraz. Do widzenia, stary. O, proszę bardzo, cyk i cyk. I jeszcze ty, kolego, do widzenia. Wie, zginąłem, nie mogłem wycelować, nic, kompletnie. Ale okej. Okay. Jakimś cudem przetrwałem to. Dobrze, że mam sporą ilość HP, bo inaczej bym padł normalnie. Co prawda nie jest to na poziomie 10, nie? Bo jakbym na poziomie 10, to bym miał tyle samo, no co taki rdzeń i w ogóle to ten taki okrąg, ten pasek na maksa. Tak samo jak ma wytrzymałość. Co by było jeszcze lepsze? Liczę, że to mi się uda wbić. Chodź, Buenos Aires. A, bardzo się obawiam. Jak wejdę i wyjdę, to zapomnę o tobie po prostu w 5 sekund. Jestem amatorem? Kurde. To ty jesteś amatorem. Wąsa, jesteś amatorem. Starczono żywy, następnie pewnie znowu $10. 70 punktów expa. $20, okej, elegancko. Czemu nie mogę legendarnego zbiega? No to sobie porobiłem. Chyba po prostu jeden zbieg legendarny dzienny niestety. Szkoda. To tyle w tym odcinku, dzięki bardzo za oglądanie. Chciałem po prostu bawić się jako łowca nagród. Także to tyle w tym odcinku. Dziękuję, do oglądania, zobaczenia w następnym. No i siema.